chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o nierówności trójkąta. Pokażę to na przykładzie. Narysujmy sobie najpierw trójkąt. Powiedzmy, że niebieski bok będzie miał długość 6, czerwony bok długość 10, a zielony nieznaną długość x. Jak myślicie, czy ten trzeci bok może mieć dowolną długość? Zastanówmy się razem, ile może wynosić nasz x, czyli jaką może mieć najmniejszą wartość, a jaką największą. Najpierw sprawdźmy, jak mały może być nasz bok x. W tym celu będziemy zmniejszać ten kąt tyle, ile tylko możemy, czyli prawie do zera stopni. Zobaczmy, co się stanie. Zmniejszamy nasz kąt. Widzimy, że nasz odcinek x też się zmniejsza. Zmniejszamy dalej, aż do zera stopni. Oczywiście zera stopni nie chcemy osiągnąć, ponieważ nasz trójkąt stałby się wtedy zdegenerowany. Co to znaczy, że trójkąt byłby zdegenerowany? Znaczy to, że przyjąłby postać odcinka, tak jak w tym przypadku. Ile wynosi nasz x? Jest to 10 minus 6, czyli 4. X równa się 10 minus 6, czyli x równa się 4. Przejdźmy teraz do drugiego przypadku. Zastanówmy się, jak długi może być nasz odcinek x. W tym celu ten kąt będziemy rozszerzać tyle, ile tylko możemy. Aż do 180 stopni. Zobaczymy, co się stanie. Rozszerzamy nasz kąt. Widzimy, że odcinek x się powiększa. Dalej powiększamy aż do 180 stopni. Oczywiście przypadek 180 stopni jest to przypadek, kiedy trójkąt stanie się zdegenerowany, czyli przyjmie postać odcinka. To jest nasz x. Ile teraz wynosi x? X wynosi 6 plus 10, czyli 16. Czyli x równa się 16. To, o czym mówimy w tym filmie, to tak zwana nierówność trójkąta. Jak widać, dotyczy ona długości boków trójkąta. Mówi nam, że długość jednego boku, czyli długość jednego boku, dowolnego boku, musi być mniejsza niż suma dwóch pozostałych, czyli tak jak w tym wypadku, mniejsza niż suma pozostałych boków, suma długości pozostałych boków, ale musi być większa niż różnica dwóch pozostałych boków. Różnica długości pozostałych boków. Czyli nasz x musi być mniejszy niż suma długości pozostałych boków, czyli 10 plus 6, 16, ale musi być większy niż różnica 10 minus 6, czyli 4. I mamy nierówność trójkąta dla naszego przykładowego trójkąta. Zastanówmy się teraz na dowolnym trójkącie, jakby to miało wyglądać. Mamy trójkąt ABC, dowolny, A, B, C. I zastanówmy się teraz, jaka może być długość tego odcinka C. No wiemy, że C musi być mniejsze niż suma dwóch pozostałych boków, czyli C musi być mniejsze niż A plus B, ale pamiętamy też, że C musi być większe niż różnica tych dwóch pozostałych, czyli A minus B. W tym momencie mamy nierówność trójkąta. Jeżeli zapiszemy w jednej nierówności, będzie wyglądało to w ten sposób. Nierówność trójkąta jest jednym z podstawowych twierdzeń geometrii, jednak spotkasz ją również w innych dziedzinach matematyki.